Witam serdecznie. Dzisiaj będzie vlog spod serii Jak się nie dać. Wielu z Was uważa, że seria ta jest wyjątkowo pożyteczna, dlatego ja wyjątkowo mocno proszę o łapki w górę, miłe komentarze oraz oglądanie vloga od początku do końca w playliście, żeby on się bardziej rozszedł, tak? Niektórzy mogą powiedzieć, że zebrze o lajki i być może nawet tak jest, ale co mam robić, skoro ludzie sami z siebie zapominają te lajki dawać, zwłaszcza, że ostatnio ich nie widać ze względu na działania pewnego złego człowieka, w związku z tym ludzie tym bardziej zapominają dawać te lajki, ale one tam są, na algorytm wpływają. Tyle. Kochani moi, jakiś czas temu rzuciłem w jakimś vlogu, że Polska to jest taki kraj, w którym mogą ci ukraść mieszkanie albo dom. No i wielu z was wtedy mówiło, że Krzyśko, ty odstaw te rzeczy, które aktualnie spożywasz i nie chodzi tutaj o pieczywo, bo jak można ukraść dom? No przecież nikt ci tego domu nie weźmie na furę i ci go nie wywiezie. No nie da się. No okazuje się, że się da. Jest na to wiele niestety sposobów, a ostatnio za sprawą polskiej prokuratury okazało się, że można to zrobić przy współpracy z notariuszami. Tak przynajmniej twierdzi polska prokuratura, dokonując szeregu zatrzymań ludzi, których media określiły jako gang notariuszy. Sprawa jest bardzo poważna, albowiem do aresztu trafiło 5 notariuszy, usłyszeli w sumie 120 zarzutów, w sprawie jest 400 poszkodowanych, a łączna kwota strat tych poszkodowanych to 20 milionów złotych. Zdaniem prokuratury, za którą mówił sam minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, w wielkim, wielkim skrócie i uproszczeniu, bo nie jesteśmy na wykładzie sprawa, kradli oni ludziom mieszkania. Tak, rozumiecie? Można ukraść mieszkanie, tak przynajmniej twierdzi polska prokuratura i majestat ministra sprawiedliwości, który niedługo przed wyborami dokonuje prokuratura, znaczy w zasadzie chyba tam ABW na zlecenie prokuratury, ale nieważne, jakaś polska instytucja dokonuje zatrzymań. I właśnie o to tym będzie w tym vlogu. Mniej o tym, że tam były zatrzymania, że kradli i tak dalej, tylko jak cały taki proceder, niekoniecznie w tym przypadku, tylko jak w ogóle proceder kradzieży mieszkania z użyciem notariusza przebiega. I to jest dosłownie kradzież. Miałeś mieszkanie. Miałeś to mieszkanie, było twoją własnością, albo miałeś spółdzielcze prawo do mieszkania, albo miałeś nawet pełną własność wpisaną do księgi wieczystej, sobie mieszkałeś i myślałeś, że wszystko jest spoko, a nagle ci przychodzi facet i mówi, że jest właścicielem tego mieszkania i każe ci się wynosić. A jeżeli się nie wyniesiesz, to pójdzie do sądu po nakaz eksmisyjny i go prawdopodobnie dostanie. To jak nazwać inaczej sytuację, w której to było twoje mieszkanie, już nie jest twoje mieszkanie, a ty go nie sprzedałeś, nie dałeś, nie podarowałeś, nie użyczyłeś. No, wbrew twojej woli je straciłeś. No to jest kradzież. Oczywiście w znaczeniu potocznym, a nie w takim znaczeniu formalno-prawnym, bo tam formalno-prawnie to się będzie jakoś inaczej nazywało, ale jak już powiedziałem, nie jesteśmy na wykładzie sprawa. I właśnie powiem o tym, jak taki proceder przebiega, w wielkim uproszczeniu znowu, tylko po to, żeby przejść do tego, jak się nie dać. Bo niestety, ale to jest takie zdanie z teorii gier, że są sytuacje, w których, kiedy warto się interesować danym problemem. Z teorii gier. Albo kiedy prawdopodobieństwo, że znajdziesz się w danym problemie jest bardzo, bardzo wysokie, albo kiedy w przypadku znalezienia się w danym problemie masz potencjalnie gigantyczną stratę. Mówiąc krótko, jeżeli masz szansę, że ukradną ci mieszkanie powiedzmy 1 na 100 000, no to warto się zainteresować, ponieważ jak stracisz mieszkanie, to co? No pod mostem lądujesz. Większość ludzi mieszkanie to jest dla nich cały majątek lub większość majątku, często zadłużona, ten kredyt i tak będziesz musiał spłacać. W związku z tym, no co, no masakra, tak? Więc mimo tego, że jest szansa 1 na 100 000, czy no 1 na 1 000 000 to nie, skoro mają 120 zarzutów i 400 osób poszkodowanych, prawda? Więc jest większa szansa niż 1 na 1 000 000. No 1 na 100 000, 1 na 50 000, prawda? No gdyby to, ale ze względu na to, jak
dużą stratę poniesiesz, warto się tym zainteresować. Gdyby była szansa 1 na 50 tysięcy, że ukradną ci, nie wiem, zatyczki do uszu, nie warto byłoby sobie tym zawracać głowy. Telewizor też pewnie nie warto byłoby sobie tym zawracać głowy. Mieszkanie tak, powinieneś się tym interesować ze względu na wielkość straty. Wielkim, zwłaszcza, że zdaniem sądu w Gdańsku, który rozpatrywał wniosek o tymczasowe aresztowanie, jest, uwaga, małe prawdopodobieństwo tego, że ci ludzie zostaną skazani, a to będzie oznaczało, że proceder taki może się rozhulać z jeszcze większą siłą. Dlaczego? Tutaj nie przesądzam o skazaniu. Słuchajcie, to jest prokuratura. Prokuratorzy zarabiają gigantyczne pieniądze, chyba nawet większe niż posłowie przed obniżką. I naprawdę to są ludzie, którzy mogą, którzy powinni się zajmować ściganiem przestępców i skazywaniem ich. To jest nie moja sprawa. Niemniej jednak, niezależnie od tego, czy to było przestępstwo, czy to nie było przestępstwo, czy się da komuś to przestępstwo udowodnić, czy też uzna się, że o, przestępstwo było, ale nie wiadomo komu przypisać winę, to do kradzieży tych mieszkań doszło. Rozumiecie, o co chodzi? Ileś 400 osób miało mieszkanie, nie sprzedało tego mieszkania i teraz go nie ma. Rozumiecie, o co chodzi? I dla normalnego człowieka naprawdę nie ma znaczenia, czy ten koleś, który sprawił, że to mieszkanie mu odebrano, zostanie skazany, czy nie zostanie skazany, ważne, że stracił. A ja właśnie to wam się staram powiedzieć, że od udowodnienia tym ludziom winy i wsadzenia ich do pierdla jest prokurator. Bierze za to kupę pieniędzy i niech robi swoją robotę. Ja jestem od tego, żeby starać się pomóc swoim widzom, żeby nie znaleźli się w takiej sytuacji i to zamierzam w tym momencie zrobić, ok? Dlatego będę bardzo, bardzo upraszczał cały ten proceder. Tak, słuchajcie, generalnie są trzy zasadnicze metody kradzieży nieruchomości, bo to w zasadzie tak powinno się powiedzieć nieruchomości, bo na tej zasadzie można też stracić ziemię rolną i wiele innych rzeczy, jakieś budowle, tego typu rzeczy. Słuchajcie, pierwsza, najczęściej spotykana, to jest na pożyczkę. Ktoś przychodzi do ciebie, zwykle jak jesteś w trudnej sytuacji finansowej, bank może nie chcieć ci dać kredytu, albo możesz nie mieć czasu na zdobycie tego kredytu i chce ci dać pożyczkę. Dlaczego nie kredyt? Ponieważ kredyt jest to czynność zarezerwowana dla banku i w zasadzie kredyt od pożyczki w znaczeniu potocznym różni się tym, że kredytu udzielają banki, a inne osoby, instytucje użyczają pożyczki. I w tym momencie udzielają ci tej pożyczki, prawda? I ta pożyczka jest zabezpieczana nieruchomością. W momencie, w którym nie będziesz płacał tej nieruchomości, tracisz zabezpieczenie, którym jest nieruchomość i w ten sposób tracisz mieszkanie. No ale ktoś może powiedzieć, Krzyśku, no ale przecież to jest normalna zasada rynkowa, no nawet lombardy na tej zasadzie działają, no lombard udziela ci, zabiera ci pod zastaw rzecz wartą 1000 zł, daje ci w zamian za to 200 zł, jak nie oddasz w jakimś czasie, no to ta rzecz przepada, lombard ją sobie sprzedaje. Są dwie zasadnicze różnice. Pierwsza zasadnicza różnica jest taka, że lombard jednak nie działa na dobrze tak podstawowym, jakim jest mieszkanie, chociaż w lombardzie mieszkanie teoretycznie chyba też można zostawić. Nie widzę żadnych przeszkód, chociaż byłoby to wyjątkowo głupie. A druga rzecz jest taka, że w przypadku pożyczki lombardowej, jeżeli lombard oczywiście nie jest oszustem, prawda? No to znamy dokładnie warunki, na jakich pożyczamy się na nie zgadzamy. Mówiąc krótko, wiemy, ile pożyczamy, na jakich warunkach, kiedy musimy spłacić i ile musimy spłacić, co się sprowadza do tego de facto, jakie mamy roczną, realną stopę odsetkową, prawda? No w przypadku tych pożyczek zwykle umowa jest bardzo skomplikowana, bardzo długa i zwykle są tam zapisy, o których nie zdajemy sobie sprawy. I mówi się nam na przykład, że pożyczyliśmy 20 tysięcy złotych na rok, a będziemy musieli oddać 21 tysięcy złotych, czyli 5% w skali roku, w zasadzie dość uczciwie, prawda? Natomiast drobnym drukiem to się okazuje,
że te 1000 zł odsetek to nie jest za rok, tylko to jest na przykład za tydzień. I w tym momencie po roku musimy oddać 52 tysiące z tytułu odsetek. No to jest procent lichwiarski w sumie, w Polsce raczej zakazany, ale jakimś dziwnym trafem potem w sądach to przechodzi i jak to Ikonowicz bardzo dobrze powiedział w telewizji, że sądy jakimś cudem klepią pożyczki na ponad 2000% w skali roku. No jakimś dziwnym cudem w sądach potem właśnie też to przychodzi. Chodzi o to, że pożyczamy pieniądze i nie jesteśmy w stanie ich spłacić. Nie jesteśmy w stanie ich spłacić nie dlatego, że jesteśmy nierzetelni, nieuczciwi, czy zaszedł jakaś sytuacja losowa, straciliśmy pracę, tylko dlatego, że złapano nas w pułapkę. Podpisaliśmy umowę, co do której byliśmy przekonani, że ta umowa jest inna niż nam mówiono. Mówiono nam, że będziemy musieli oddać 21 tysięcy, a musimy oddać 74 tysiące. A tych dodatkowych 50 paru tysięcy na odsetki nie jesteśmy w stanie po prostu zarobić i dlatego nie oddajemy i dlatego zabierają nam mieszkanie. Swoją drogą te zapisy, że zabiorą nam w razie czego mieszkanie, też zwykle są tak zrobione, że po prostu o tym nie wiemy. Kolejna rzecz, czyli kolejna próba, kolejny jakby typ jest to jest to sposób na lipną umowę. To znaczy, o ile w tamtym przykładzie podpisujesz ten typ umowy, który myślisz, że podpisujesz, natomiast jest warunki tej umowy są zupełnie inne, tak w tym przypadku podpisujesz inną umowę niż ci się wydaje. Bardzo często próbują robić tak osoby starsze. Na przykład zabierają je na prawie że darmową wycieczkę do jakiegoś miejsca świętego. Nazwijmy je Licheń. To jest oczywiście tylko przykład. Nie oskarżam tych, którzy robią wycieczki do Lichenia, tylko jakoś tak mi się skojarzyło. No i przy okazji tej wycieczki do Lichenia zjeżdżają na parking, tam jest sala pokazowa i tam pokazują jakieś fantastyczne sprzęty, jakieś magnetyczne kołdry, jakieś garnki, które nie przypalają, jakieś, nie wiem, magnesy, które jak zasłożysz sobie na kolano, to cię stawy przestaną boleć, jakieś cuda niewidywianki. I teraz tak, mówią tobie, że i chcą ci to sprzedać. Mówią tobie, że podpisujesz umowę kupna-sprzedaży za cenę, jaka tam jest w tej umowie widoczna. A potem się okazuje, że to nie była umowa kupna-sprzedaży za cenę, która jest tam widoczna, tylko to była umowa pożyczki, bo kupujesz ten towar na raty, powiedzmy 120 rat, i ta kwota, która i tak już się wydawała dość spora jako cena, to jest jedna ze 120 rat. No i zwykle jeszcze taki numer robią, że te raty do spłaty zaczynają ci przychodzić po okresie bodajże 14 dni, jaki masz na odstąpienie od umowy bez konieczności podawania przyczyn i bez ponoszenia konsekwencji, jeżeli umowa była zawarta poza siedzibą przedsiębiorcy. Mówiąc krótko, gdyby ci to przyszło po 5-6 dniach, no to byś rozwiązał taką umowę. A ty się orientujesz tak naprawdę, co podpisałeś po miesiącu, kiedy już nie możesz tego zrobić, prawda? Albo, i tutaj wróćmy do... I to oczywiście też tam jest jakaś próba zabezpieczenia. Natomiast w przypadku mieszkań bardziej chodzi o takie rzeczy, że na przykład... Ty myślisz, że podpisujesz umowę pożyczki pod zastaw mieszkania, się godzisz na to, że podpisujesz umowę pożyczki pod zastaw mieszkania, natomiast tak naprawdę to podpisujesz umowę sprzedaży nieruchomości i tyle. Nie pożyczyłeś pieniędzy pod zastaw mieszkania, sprzedałeś. I teraz do tego jeszcze często są takie różne ostre klauzule, na przykład, że jednocześnie podpisujesz, że przyjąłeś jakieś pieniądze, bo wiecie, jest coś takiego jak zasada adekwatności umów. To znaczy, że można próbować podważyć potem sądownie umowę,
która była rażąco nieuczciwa. Na przykład, jeżeli mieszkanie było warte na przykład 400 tysięcy złotych, a ty byś je sprzedał za 15 tysięcy złotych, byłaby szansa podważenia takiej umowy, no bo sorry, ale ktoś bardzo wyraźnie albo wykorzystał twoją sytuację przymusową, albo cię oszukał, albo wykorzystał to, że ty się nie znasz na mieszkaniach. Można próbować taką umowę podważyć. W związku z tym, tam zwykle jest klauzula, że ty przyjąłeś gotówką, powiedzmy 350 tysięcy złotych, a te tylko pozostałe 20, które ty myślisz, że pożyczasz, to dają ci przelewem. No, hardcore. Nie? No i oczywiście tego typu rzeczy oraz ostatnia typ oszustwa jest to oszustwo na podszywkę. Co to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że w ogóle, że osoba A, przykładowo, masz mieszkanie, prawda? No to co do zasady, żeby sprzedać to mieszkanie, to ty je musisz sprzedać, prawda? Ty musisz podpisać umowę kupna-sprzedaży, prawda? No tak. Chyba, że twoje dane osobowe wpadną w ręce oszustów, którzy w dodatku zdołają podrobić na przykład twój dowód osobisty lub mają w gangu notariusza, który sporządzi akt notarialny kupna-sprzedaży, gdzie jako sprzedający będziesz ty, ale podpisze się ktoś inny. Rozumiecie, o co chodzi? To działa tak na zasadzie jak ze słupami. Swego czasu była taka bardzo duża moda, że na przykład jacyś źli ludzie brali kloszarda, dawali mu powiedzmy parę złotych i ten kloszard szedł do salonu telekomunikacyjnego, jakiejś tam sieci i podpisywał umowę abonamentową, na drogi abonament na zwykle 2 lata i wtedy przysługiwał prawie że darmowy telefon, nie? Tylko trzeba było te raty długo spłacać, prawda? No i brało się tego kloszarda, ten kloszard często nawet przychodził ze swoim dowodem osobistym, podpisywał wszystkie umowy, a następnie wychodził z kilkoma banknotami na flaszki, a złodziej wychodził z telefonem, który następnie sprzedawał, prawda? Tak to mniej więcej działało. Oczywiście się potem była próba z salonu, czy tam z firmy telekomunikacyjnej na windykowanie należności od takiego kloszarda, no ale kloszard nie miał majątku, więc jak zwindykować coś od osoby, która nic nie ma, nawet jeśli ma dowód osobisty, prawda? No właśnie, tylko w tamtej sytuacji, bo to już coraz rzadziej się pojawia, było sporo, nazwijmy to, aresztowań, ponieważ potem się okazywało, że pracownik salonu jakiegoś tam sieci telekomunikacyjnej współpracował z oszustami, no bo to naprawdę ciężko się nie zorientować, że ktoś jest kloszardem i że przychodzi z jakąś inną osobą i że de facto to nie bardzo wie, co robi, tylko podpisuje, co mu się każe, prawda? No właśnie. I tutaj przechodzimy do sedna, dlaczego to się nazywa gang notariuszy, przynajmniej medialnie. Albowiem w Polsce jest taka zasada, że przeniesienie własności nieruchomości, a mieszkania i domy uznaje się za quasi nieruchomość, to znaczy w przypadku domu zwykle się przenosi własność ziemi, która na której stoi ten dom i to jest to po prostu działka zabudowana. Natomiast w przypadku mieszkań jest dziwna definicja nieruchomości, nie wchodźmy w prawo cywilne, prawda? W każdym razie na potrzeby tego vloga wystarczy, że dom i takie zdanie, że dom i mieszkanie trzeba sprzedać u notariusza. W tym sensie, że musi to być umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. Musicie więc udać się do notariusza. Notariusze biorą gigantyczne wręcz pieniądze. To jest jeden z najlepiej zarabiających zawodów prawniczych, jeśli nie najlepiej zarabiający. Natomiast mam wątpliwości, czy komornicy nie zarabiają lepiej. Niektórzy przynajmniej. W każdym razie zarabia te gigantyczne pieniądze za to, żeby być uczciwy i żeby notariusz swoją powagą poświadcza, że to, co jest w tym akcie notarialnym, to jest na pewno prawda i że to na pewno ci ludzie przystąpili do aktu notarialnego, którzy są w nim wymienieni, bo nie sprawdza z dowodu osobistego i wiele innych rzeczy i że oni na pewno podpisali dokładnie to, na co się umawiali. I dlatego ci notariusze mają postawione zarzuty. Ponieważ w przypadku umowy, właśnie lipnej umowy, gdzie ktoś myślał, że zawiera
że zawiera umowę kredytu, przepraszam, umowę pożyczki, a zawierał umowę sprzedaży mieszkania, to notariusz tą umowę spisał. Notariusz już przy podpisach był, notariusz sporządził akt notarialny i musiał, a co najmniej powinien był wiedzieć, że jedna ze stron tej umowy oszukuje drugą stronę tejże umowy, bo ta druga strona, przepraszam za wrażenie, nie wie, co podpisuje. A notariusz bierze właśnie kupę pieniędzy między innymi za to, żeby się upewnić, że obie strony wiedzą, co podpisują. Rozumiecie, o co chodzi. I teraz dodatkowo chodzi jeszcze o to, że notariusz albo jest wyjątkowo niedbały, i tu rozumiem, że taka będzie linia obrony tych notariuszy w przypadku gangu notariuszy, albo po prostu był w zmowie, że po prostu brali kolesia do określonego notariusza, który wiedział, że tamten człowiek nic nie kuma i świadomie nic nie zrobił, bo brał za to łapówkę. Podobnie w przypadku umowy na pożyczkę, przepraszam, na podszywkę, gdzie człowiek A podaje się za właściciela i podpisuje umowę, fałszując podpis właściciela. Czyli właścicielem jest A, a z kupującym jest B, a pojawia się jakiś C, który przystępuje do aktu podszywając się pod A. Notariusz powinien był tego człowieka sprawdzić, chociażby z dowodu osobistego, upewnić się, że to on. Nie robi tego, a i tak sporządza akt notarialny. A ponieważ akt notarialny w Polsce ma, i tutaj znowu powiem potocznie, siłę wyroku sądowego, nikt z tym nie dyskutuje. Jest akt notarialny, to jest akt notarialny. Była sprzedaż nieruchomości, to była sprzedaż nieruchomości. I nikt potem nie bada, czy osoba, która podpisała ten akt notarialny, to miała świadomość, co podpisuje, czy nie miała świadomości, co podpisuje. Czy to był ten człowiek, który się podpisał, czy nie był ten człowiek, który się podpisał, ponieważ zakłada się, że to, co jest w akcie notarialnym, to jest prawdziwe, prawda? I tutaj dlatego są winni notariusze jak cholera. Bez notariusza, bez co najmniej niedbalstwa notariusza, nie dałoby się tego zrobić, a zdaniem prokuratury oni o tym wiedzieli, współpracowali. Słuchajcie, jak się zabezpieczyć? Co zrobić, żeby się nie dać? No, pierwsza rzecz jest taka, może zacznę od końca. No, niestety trzeba chronić swoje dane osobowe, moi kochani. Ponieważ akcja pod tytułem na podszywkę, no, jest możliwa tylko w takim przypadku, gdy ktoś zapierdzieli komplet naszych danych osobowych, które będzie mógł wprowadzić do aktu notarialnego, a zwykle wiąże się też z tym, że kradnie nam dowód osobisty. W związku z tym trzeba po prostu dokumentów pilnować, danych osobowych nie podawać byle komu, nawet ludziom, którzy za bardzo chlapią językiem, nie powinno się ich podawać. Dokumenty powinno się nosić przy sobie tak, żeby ich nie zgubić, ewentualnie nie nosić. W Polsce zdaje się cały czas nie ma obowiązku noszenia przy sobie dokumentów. Co prawda, jeżeli policja zechce ustalić naszą tożsamość, a my nie będziemy mogli się wylegitymować, to mogą nas wziąć na komendę, ale na przykład w miejscach, w których co do zasady policja tak po prostu nie spisuje. Więc na przykład jeżeli byśmy szli, nie wiem, na plażę, to czasem warto nie brać ze sobą dokumentów, po prostu. To jest duża szansa, że tam my się będziemy kąpać, a ktoś nam przegrzebie portfel i zabierze nam dowód osobisty, prawda? A szansa, że akurat na plaży zdarzy się zadyma i policja będzie wszystkich spisywać, jest bardzo mała, prawda? No właśnie, także dane osobowe chronimy, dokumenty chronimy, a w momencie, w którym dokumenty utracimy, koniecznie zgłaszamy je w trzech rzeczach. Pierwsza rzecz to jest to, do czego wszyscy mówią, trzeba to zgłosić w gminie. I tam złożyć również wniosek o nowy dokument tożsamości, prawda? To jest podstawa. Natomiast oprócz tego trzeba zrobić jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, zgłosić kradzież dokumentu, jeżeli to była kradzież lub podejrzewamy, że to była kradzież, to złożyć zawiadomienie o podejrzeniu, że była kradzież na policję. Policja nie chce tego przyjmować, ponieważ mają z tym papierologię, nie chce im się, mają to, to są sprawy, które bardzo ciężko jest wykryć, ale to jest bardzo ważne, żebyście to zrobili. Dlaczego? Bo te bazy danych wszystkie, o których za chwilkę będę mówił, nie są ze sobą połączone. I w momencie, w którym dany dokument, gmina tak naprawdę tylko wpisze sobie do swoich ich danych, że dokument został utracony, wyda wam kolejny dokument i koniec.
Natomiast policja wpisze, że ten dokument został ukradziony lub prawdopodobnie ukradziony. Oczywiście, jeżeli wy naprawdę uważacie, że został prawdopodobnie ukradziony, jeżeli na przykład wiecie, że wam utonął w kiblu, no to no nie składacie fałszywych zawiadomień, prawda? Ale jeżeli dowód osobisty wam zniknął, gdy jechaliście tramwajem i przy okazji zniknął wam portfel, no to prawdopodobnie wam po prostu doliniarz to zabrał, tak? Czyli kieszonkowiec. No to idziecie i mówicie, że kurczę, no nie mam dowodu, ale no zginął mi cały portfel w tramwaju, prawdopodobnie mi go po prostu ukradziono. I w tym momencie policja wprowadza go do swojej bazy. I już jest, że było przestępstwo, gdzie został prawdopodobnie ukradziony dowód osobisty i tyle. A trzecia, jeszcze bardzo ważna rzecz, która niestety mniej zabezpiecza przed tym, co tutaj mówię, ale zabezpiecza przed innymi problemami, które się nazywają pożyczki i kredyty brane na kogoś innego, to jest system bankowy. Idziecie, nie dzwonicie, tylko idziecie do dowolnego banku i prosicie, żeby zastrzeżono taki i taki dokument o takim i takim numerze, ponieważ wam go ukradziono. Najlepiej jest oczywiście iść do waszego banku, ponieważ ten bank będzie miał w swojej bazie danych ten dokument. W związku z tym będzie miał go dokładnie opisanego i po prostu kliknie OK, ten jest ukradziony i wtedy wszystkie banki będą wiedziały, że ten dokument został ukradziony i jak ktoś przyjdzie z tym dokumentem, jeżeli bankier akurat będzie miał jaja, to może nawet wezwać policję. A jeżeli nie będzie miał jaj, to po prostu nie udzieli pożyczki. Oczywiście wam powiedzą, żebyście zadzwonili na infolinię. Jakby to ładnie powiedzieć, ja zawsze wolę pójść do człowieka twarzą w twarz, upewnić się, że to na pewno zastrzegł i poprosić go o zaświadczenie, że zastrzegł, to wtedy na pewno zastrzegł. A na infoliniach różne rzeczy się dzieją. Ja parę razy w życiu rezygnowałem z kart płatniczych na infolinie, potem się okazywało, że przychodziły na nie za nie cały czas opłatę. Dobra. To jest ta jedna rzecz na podszywkę. Ale są jeszcze typy kradzieży, które no niestety wymagają naszego działania. Jak się nie dać? Pierwsze. Przygotowanie psychiczne do życia. To jest trochę to, co ja tłumaczyłem wam we vlogu pod tytułem jedno kliknięcie możecie kosztować majątek. Tam była a propos oszustw internetowych. To niestety ten sam łuk psychologiczny, który tam opisywałem, działa również w realnym życiu w przypadku tych rzeczy. Po prostu, żeby nie dać się oszukać, nie wierz w cuda i nie wierz w swoją wyjątkowość. Oszuści, którzy dają nam do podpisania umowy, które są de facto innymi umowami niż nam mówią, bo albo jest ten sam typ umowy, ale zupełnie inne warunki, albo zupełnie inny typ umowy, stosują przeróżne sztuczki, które mają na celu odwrócić naszą uwagę, uśpić naszą czujność i sprawić, żebyśmy podpisali umowę bez jej rozumienia. To de facto do tego się sprowadza. Zwykle większość tych metod sprowadza się do wzbudzenia w człowieku poczucia euforii, że oto miał wielkie problemy i te problemy zostają rozwiązane, oraz zaufania, ponieważ ktoś coś nam pomóc. I no, na tym to polega. Słuchajcie, jak większość takich oszustów działa? Masz problemy, nie możesz znaleźć kredytu i nagle przychodzi do ciebie człowiek, który chce ci pomóc. Wszystkie banki ci odmówiły, ponieważ masz złą sytuację finansową i nagle przychodzi dobry Samarytanin i banki uważają, że nie spłacisz kredytu i nie chcą ci dać pożyczki, a ten obcy człowiek sam siebie chce ci pomóc, chce ci pożyczyć pieniądze. Jeszcze na przykład jest taki wspaniały, że na czas, gdy będzie wycena tego mieszkania pod pożyczkę, to on ci załatwi, że będziesz mógł mieszkać gdzie indziej. No nie wiesz, takie cuda. Po prostu nie wiesz. No, jeżeli on ci załatwi jakieś inne lokum, to prawdopodobnie chce, żebyś opróżnił ten lokal, żeby cię tam nie było, gdy będzie go sprzedawał. Tak samo no, ludzie nie chodzą po ulicy i nie szukają tak, o, komu ktoś nie chce dać pożyczki, to ja mu dam pożyczkę w dobrej wierze i nic na tym nie zarobię. No nie. Jeżeli człowiek ryzykuje, to zwykle chce dużo zarobić. W tym wypadku zarobić nieuczciwie. Po prostu nie wiesz w to, że jesteś wyjątkowy, że jesteś wspaniały, że specjalnie dla ciebie jest jakaś super oferta. Nie wiesz w to. Po prostu nie. Zadaj sobie zawsze pytanie, dlaczego ten człowiek to robi. To jest to samo,
I takie działanie uchrania człowieka przed większością tego typu ataków i zagrywek. Gdyby ludzie, którzy dali się nabrać na kredyty we franku, zadali sobie pytanie: hej, ale dlaczego ten pracownik banku, do którego przyszedłem po kredyt, którego rata wynosiła 3000 zł, chce mi dać dokładnie takie same pieniądze, dokładnie taką samą kwotę, tylko rata będzie 2000. Czy ten człowiek działa na szkodę banku? Jakby ludzie zaczęli myśleć, to by tych kredytów we franku nie brali. I właśnie na tej samej zasadzie musisz myśleć, bo ci ludzie pomyśleli: kurde, jestem wyjątkowy, jestem super i ten człowiek mnie lubi, dlatego mi zaproponował taki kredyt. Tak samo tu myślą ludzie ten samo. Nie dawajcie się, niestety. To zabrzmi strasznie, być może będziesz teraz miał ochotę mnie trochę podhejcić. Nie jesteś wyjątkowy. Nie ma tak, że... Znaczy, są ludzie dobrzy Samarytanie, ale prawdopodobieństwo trafienia na niego jest zdecydowanie wiele razy mniejsze niż prawdopodobieństwo trafienia na oszusta. Kolejna rzecz. Już takie rzeczy bardziej praktyczne. Ponieważ... de facto większość tego typu oszustw wymaga udziału notariusza, a i tutaj będę bronił trochę notariuszy, bo oczywiście teraz medialnie powstała taka, jakby to powiedzieć, takie przeświadczenie, że notariusze to oszuści. Niektórzy na pewno są nieuczciwi. Sam w swoim życiu trafiłem na co najmniej dwoje notariuszy, co do których mam zastrzeżenia, ponieważ uważam, że nie byli uczciwi i nie dbali o obie strony umowy, tylko dbali o interesy deweloperów, którzy, no, z którymi się dogadali, że będą akty notarialne zawierane u tych deweloperów. Oczywiście nie dochodziło do takich hardkorów, ale te akty notarialne no nie były, przynajmniej czy nie miały być początkowo korzystne dla obu stron. Tam, nazwijmy to, preferowany był deweloper, prawda? No a tutaj mamy oczywiście do czynienia z ewidentną współpracą albo co najmniej z rażącą niedbałością notariusza. Większość notariuszy takich nie jest. Bo nawet powiedział, że znakomita większość notariuszy jest uczciwa i w dodatku jeszcze racjonalna. I zdaje sobie sprawę, że jeżeli ma pracę, w której zarabia się dziesiątki, setki, a czasem nawet miliony złotych, tak, wyobraźcie sobie, że deweloper na przykład podpisuje 500 aktów notarialnych, bo sprzedaje cały blok przez dewelopera wybudowany. Policzcie sobie, jakie to są pieniądze. A te akty notarialne później są tłuczone. Nie o to chodzi. Skoro on ma już tak dobrą fuchę, to nie jest pazerny i przede wszystkim nie będzie ryzykował. W związku z tym taki oszust zwykle ma swojego notariusza, którego albo przekupił, albo którego namówił, albo którym co najmniej ten oszust wie, że ten notariusz jest niedbaluchem i sporządza akty notarialne bez zagłębiania się w sprawę. Jak więc się bronić? Nigdy, po prostu nigdy nie podpisujesz umów u notariusza, którego taki dobry Samarytanin ci podsuwa. Jeżeli kupujesz mieszkanie, to ty wybierasz notariusza. Jeżeli przychodzi do ciebie człowiek i mówi, że chce ci dać pożyczkę na 20 tysięcy złotych, ale trzeba tą umowę pożyczki zawrzeć w formie aktu notarialnego, to ty wybierasz notariusza. Swoją drogą, powinno ci się od razu zapalić lampka, kto normalny zawiera umowę pożyczki na 20 tysięcy w formie aktu notarialnego. Poczytajcie sobie, ile kosztują akty notarialne. To jest w ogóle... takie rzeczy się nie dzieją. To już się powinna zapalić lampka. Ale skoro jednak się zgadzasz, ty wybierasz notariusza. I poczytaj sobie w internecie o notariuszu, sprawdź, czy on zawie, czy to nie jest jakaś kancelaria krzak, mówiąc krótko. Chociaż teoretycznie takich kancelarii nie ma, ale sprawdź sobie, czy notariusz ma dużo klientów. O, w ten sposób. Bo im więcej notariusz ma klientów, tym większa rękojmia, że jest po prostu uczciwy. No bo wydaje mi się, że skłonić notariusza do wałów może tylko to, że no nie ma klientów, nie zarabia kroci, prawda? No bo jeśli notariusz za miesiąc pracy jest w stanie zarobić na mieszkanie, to po co ma uczestniczyć w procederze kradzieży mieszkania, gdzie teoretycznie może za to pójść siedzieć. Druga rzecz. Stosujesz zasadę ograniczonego zaufania. Nawet jeżeli to ty wybrałeś notariusza. To jest dokładnie taka sama zasada, jak w przypadku bycia kierowcą na drodze.
ograniczone zaufanie, czyli okej, nie siedzisz i nie patrzysz na wszystkich innych kierowców jako na potencjalnych morderców, którzy tylko kombinują, jak ci wjechać w bagażnik albo zmienić pas dokładnie pod twoje koła. Natomiast dopuszczasz możliwość, że któryś z nich to zrobi, czyli masz ograniczone zaufanie. Ufasz, ale w sposób ograniczony. Moja matka to nazywała ufam ci, ale sprawdzę. O, mniej więcej to ma, to musi być zrobione. Jesteś po prostu czujny. W czym się ta czujność twoja powinna przejawiać? W tym, że nie ufasz notariuszowi, że tam jest to, co ty chciałeś, żeby było napisane. Ty musisz się upewnić, że tam jest to, co ty chciałeś. A w wielkim skrócie sprowadza się do bardzo starej, bardzo prostej zasady. Nie rozumiesz? Nie podpisuj. Musisz zrozumieć treść aktu notarialnego i dopiero wtedy wolno ci go podpisać. I każdego co do przecinka. Słuchajcie, jeżeli jakiegoś zapisu nie rozumiesz, no język prawniczy trudnym językiem jest, nie? Masz prawo nie rozumieć. Kurczę, ludzie kończyli prawo i często nie rozumieją pewnych zapisów. Nie wstydź się zapytać. Po prostu się nie wstydź. Poproś, żeby ci wytłumaczono, co tam jest zapisane. No ale to, że ci wytłumaczą, co tam jest napisane, to nie wystarczy, bo stosujesz zasadę ograniczonego zaufania. I zadajesz sobie pytanie, skoro tam jest napisane jakieś zdanie, którego ja nie rozumiem, i to zdanie oznacza, jest równe innym zdaniom, które ty już rozumiesz, to zadaj sobie pytanie, to dlaczego nie wpisać w tą umowę tych prostych zdań, które ty rozumiesz? A następnie poproś, żeby to zrobiono. Rozumiesz? To czasem możesz po prostu nie rozumieć pewnych słów. Czasem możesz nie rozumieć pewnych zwrotów, a czasem pewnych zdań. Kochani moi, to jest mit, że język kontraktów musi być językiem sztucznym, niezrozumiałym. Umowy można napisać tak, żeby to zrozumiało 10-letnie dziecko. I poproś, żeby tak zostało zrobione. Oczywiście są pewne formułki, które trzeba wklepać, ale akurat paradoksalnie te formułki są najbardziej zrozumiałe. Proste. I zasada ograniczonego zaufania. Jeżeli jest, ktoś proponuje zapis dla ciebie niezrozumiały, tłumaczy ci, że tak naprawdę to jest tam zapisane coś innego, a potem nie chce zapisać tego tak, że jak ci tłumaczy, to się zastanów dlaczego. I nie podpisuj. Po prostu nie podpisuj. Słuchajcie, oczywiście nie mówię, żebyś oskarżył w tym momencie oczywiście notariusza o to, że jest oszustem i wezwał prokuraturę, bo dużo bardziej prawdopodobne jest to, że on nie umie tego zapisać albo się wstydzi, bo wielu ludzi tak ma, że uważa, że jak się wypowiada w sposób niezrozumiały, to jest dla nich większa powaga. Ja takich ludzi nie szanuję, ponieważ uważam, że właśnie godnym szacunku jest to, że masz dużą wiedzę i umiesz tą wiedzę przekazać w sposób zrozumiały dla każdego, a nie, że się snobujesz. Proszę pana, ja panu nie powiem, co panu jest. Tak lekarz czasem mówi, bo żeby to zrozumieć, trzeba skończyć medycynę. Gówno prawda. Dobry lekarz, który umie przekazywać informacje, każdemu wytłumaczy, co jest. I nie trzeba naprawdę używać skomplikowanego języka na zasadzie mitochondrium takie, z takim, takim, z takim, z takim. Można wytłumaczyć prosto. I prawnik też może ci wytłumaczyć prosto. A następnie tym prostym językiem może to zapisać. Co do zasady. Czasem nie. Dlatego, sorry, nie rozumiesz, nie podpisujesz. I nie wierzysz na słowo, bo przecież oni się mogą oszukać, mogą ci powiedzieć, że tam jest coś innego, a naprawdę jest coś innego. Na przykład przy tych odsetkach. Przy czym nie wzywasz prokuratury, nie wzywasz policji, no bo może być ryfa, jak się pomyliłeś. Tylko przerywasz proces zawierania umowy w formie aktu notarialnego. Ludziom się wydaje, że jak poszli do notariusza, to muszą podpisać akt notarialny. Nie, nieprawda. Bardzo często ludzie przerywają proces zawierania aktu notarialnego. Po prostu, no sorry, ale to jest cały czas tak, że przychodzą dwie strony, najpierw uzgadniają, co chcą podpisać, a potem podpisują. Bardzo często się zdarza tak, że jedna ze stron się na jakiś zapis upiera, druga ze stron się kategorycznie nie zgadza na ten zapis, w związku z tym strony się rozchodzą, nie podpisują. To wcale nie znaczy, że muszą sobie skoczyć do oczu, mogą po prostu przez 2-3 dni sobie ponegocjować, uzgodnić, co ma być podpisane i do tego notariusza wrócić. To jest powszechna praktyka.
Notariusz, u którego ja ostatnio podpisywałem umowę, uważał, że to jest zupełnie normalne. Kurczę, no nie podpisze pan umowy, no to spoko, no to... To podpisze pan jakąś inną, nie ma problemu. Nawet za taki, za czas, który by poświęcił, ewentualnie nie chciał brać pieniędzy. Mam różni notariusze. Ja na przykład znam w Warszawie jednego bardzo w porządku notariusza. Co chcę dalej powiedzieć? Tak samo możesz powiedzieć notariuszowi, sorry, ja nie rozumiem tego zapisu. Nie rozumiem. I w związku z tym ja bardzo proszę, przerywamy podpisywanie aktu notarialnego, wrócimy za 2-3 dni, ja w tym czasie się dowiem, co tam jest zapisane, bo ja tego nie rozumiem. O, pan mi nie ufa. Proszę pani, proszę pana, ja panu ufam, ale stosuję zasadę ograniczonego zaufania. Proste, proste. I co dalej robisz? No, idziesz do, na przykład do adwokata, żeby ci to wytłumaczył. Proste, proste. No to wszystko, te wszystkie sztuczki sprowadzają się poza tym, że tutaj jest przekupiony człowiek, który de facto ręczy trochę majestatem Rzeczpospolitej, prawda? Bo oni przecież mają te pieczątki z orzełkiem, wielkie takie piękne rzeczy, prawda? Natomiast to wszystko się sprowadza do wykorzystania ludzkiej naiwności, ludzkiej potrzeby czucia się wyjątkowym i tego, że, jakby to ładnie określić, tego, że my się wstydzimy. Wstydzimy się powiedzieć, że czegoś nie rozumiemy. Uważamy się często trochę za takich gorszych, nie? Że o, proszę bardzo, to jest notariusz. Pan lub pani notariusz powiedziała, że tak jest, to tak jest. No, no niekoniecznie, wszyscy się mylą, nie? Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie ma ludzi nieomylnych, chociaż niektórzy twierdzą, że Donald Tusk jednak nieomylny jest, ale to jest oczywiście stary, durny dowcip. Nie ma ludzi nieomylnych. I każdy może się pomylić lub każdy może być złodziejem lub łajdakiem. Niestety. I w przypadku zawierania umów tak ważnych, a u notariusza zawieramy umowy najważniejsze dla naszego życia. Bo co do zasady właśnie, jakie umowy zawieramy u notariusza? Właśnie umowy sprzedaży lub kupna nieruchomości. Umowy na przykład zawierania spółek kapitałowych. I potem się może na przykład okazać, że jesteśmy członkiem zarządu spółki, o której nawet de facto nie wiemy, a potem jak się ta spółka narobi machlojek, to my za to odpowiadamy. Często całym swoim majątkiem, nie? Przechlapane. Kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie miły komentarz oraz oglądajcie vlogi od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa.